Szedł i na roboto i po gadał. To jest przystanek, Państwo zobaczą, bo on jest przeniesiony. Zaraz z tego przystanku skorzystamy. Proszę Państwa, no to jest Oszoł, Wola Park. Nawet jest jakiś park. Znaczy teraz jak już zima może się skończy, ale to nieprzyjemne w zimie, proszę Państwa. Tu u Chińczyka jesteśmy. Jak Chińczyk przegrał, w sensie takim, że zamknęli mu sklep w niedzielę. To jest bardzo duża strata. Bardzo duża strata. Tu jeden taki tu udaje, że nie patrzy się, ale podgląda, że my no po prostu nagrywamy. Specjalnie nie nagrywamy, tylko po prostu pamiątka tego, żeśmy tu dzisiaj były. Witamy. Także u tego Chińczyka witamy, jest jak nie zwitamy. No ale te stare dziadki, w sensie takim, co jeszcze pamiętają wojnę światową drugą, pierwszej nie, już nie ma takich dziadków. Proszę Państwa, bo tanio, no to kupują, bo to naprawdę makaron kupisz za 90 parę groszy. A proszę Państwa, tam u nas na Pradze Południe, w Uniwersamie zapłaciłem 3,66 za makaron. Przecież ja mogę 4 makarony kupić. Po co ja mam kupować jeden makaron, jak ja mogę kupić 4 makarony? I to jest taki makaron też przeciętny za 3, tam 60 ileś, nie pamiętam. Tych konserw dawno nie ma, co były takie po 2 złote. No rzeczywiście one poszły w górę, w innych tych są po 3, po 4. Także proszę Państwa, tutaj taniej można było kupić, ale prawdopodobnie ten Chińczyk to jeszcze miał za darmo te rzeczy. Nie wiem skąd. Pewnie kradł.